Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, a dzisiaj znajdujemy się w kolejnym gameplayu, kolejnej nowej serii, a mianowicie w Doomie. Tak samo jak i w przypadku Dying Light, Doom Eternal w tym wypadku będzie miał premierę już na wiosnę, więc czemu by nie, zaczniemy kolejny gameplay z kolejnej gry, z kolejnej serii w sumie gier. Nie zaczynamy od pierwszego Dooma, dlatego że po prostu brakłoby mi czasu, chociaż chciałbym i w niego pograć kiedyś, na pewno. Chociaż pewnie i starzy wyjada, żeby mnie za to zjedli, za to jak bardzo bym nieumiejętnie grał. Natomiast YouTube będzie mnie kochał w okresie wiosennym, a tak całkowicie poważnie. Jak widzicie, odpaliłem sobie tutaj dosłownie na parę minut, tę grę, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I powiem wam, że ma parę mankamentów już na sam początek. Mianowicie, pierwszym z nich jest to, że nie można sobie zmienić opcji w menu głównym. Dwa. To jak jest pokazany pasek gammy, jakby jakie są jego definicje, w sensie, że tam póki tam zmniejsz tak, żeby to pole było lepiej widoczne, powoduje, że ja praktycznie nic nie widziałem na ekranie. Ze względu na to, że ja mam po prostu włączony na przykład bardzo wysoki kontrast mam włączony. Więc to było bez sensu, ale zresztą i na drugim ekranie tego w ogóle nie widziałem, więc trochę to było takie mech. Gramy z polską wersją językową i polskie napisy i polski dubbing. A tutaj są ustawienia. O! O, więc co, tutaj są ustawienia. Okej, okay, nieważne, cofam, jestem głupi. Tutaj są ustawienia. Okej, okay, zasłoniłem je, wybaczcie, żeby nie było. Oczywiście niech mi ta gra dowali. Ja chcę tej... Wie co? Mam jeszcze jeden pomysł, ale za chwilkę. Kroczysz więc wiecznie przez krainę cieni, walcząc ze złem tam, gdzie inni polegli. Niech twa żądza zemsty nigdy nie zgasi, niech krew na twym mieczu nigdy nie zasycha i obyśmy nigdy więcej ci nie potrzebowali. Pis w Koraksie. Werset 7, werset 17. Jak się nie mylę, to się właśnie tak czytało. A my, moi drodzy, póki gra się wczytuje, jako że niestety, ale ona sporo waży i sporo się wczytuje z dysku HDD, zrobimy sobie tutaj krótkie cięcie, ponieważ chcę dla was przygotować coś specjalnego. Tak więc witam was już w odpowiednim ubiorze, jeśli chodzi o ten gameplay. Dlaczego? Dowiecie się, myślę, że już za chwilkę. Są właśnie. Brutalne, nieustraszone i bezlitosne. Lecz ty będziesz gorszy. Walcz, zabijaj aż do końca. Szczerze mówiąc, mogłem jeszcze założyć mój naszyjnik z pentagramem, ale to może później. No i moi drodzy, zaczynamy już od razu, będzie sieczka, tak? Jeszcze mówiąc, ten akurat konkretny pistolecik taki jest... Dość mech, wolno strzela, tak? Czułości myszy nie zmieniam, myślę, że jeśli będzie tak ostro... Może nie powinno być może aż tak bardzo ostro. Na pewno sobie jeszcze delikatnie dźwięk tutaj zbije. Myślę, czy właśnie nie lepiej będzie, jeśli ustawię na przykład czułość myszy niżej. Ja wiem, że ta gra jest bardzo dynamiczna, ale myślę, że nie chcę wam aż tak bardzo też po oczach walić tymi przeskokami, więc lećmy już do przodu. Okej, okay, czyli jeśli dobrze rozumiem, to oni się do nas modlili kiedyś. Musimy to opanować. Przy okazji, nie wiem, czy kojarzycie z Loot Gamingu. Otrzymałem, oho, jest nasz pancerz Doomslayera. Nie wiem, czy pamiętacie, z Loot Gamingu otrzymałem i kieliszki z Dooma i tę flagę z Doomslayers. A przy okazji, Doomslayers to jest po prostu nazwa fanklubu Dooma. I ta runa. No i tak zakładam, że to jest runa. Doomslayers to jest nazwa fanklubu Dooma, o czym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym dopiero przy okazji rozpoczęcia tej gry. Nie można określić przyczyny inwazji demonów przed ponownym włączeniem satelity Kansasu. Okej, czyli idziemy do Kansasu. Znaczy tak, żarcik miał być, dobra, nieważne. Witaj, jestem dr Samuel Hayden i dowodzę tym obiektem. Myślę, że możemy współpracować i rozwiązać ten problem w sposób, który przyniesie korzyści.
Jak tym rzucił, jak największy śmieciem. Ja w sumie nie dziwię się, to jest Doomslayer, tak? W końcu. O, rzeczywiście widzicie, jak to długo trwa? Ale chyba można ładować sobie ten pistolet i po prostu dzięki temu będziemy mieli lepsze strzały. Chyba nie przedłużając, lećmy tam. A, pod shiftem ja sobie po prostu spowalniam czas. Zabójstwa chwały. Zadawanie obrażeń demonom sprawi, że stracą one równowagę, co symbolizuje jej niebieskim podświetleniem. Podejść blisko. Gdy zmieni ono kolor na pomarańczowy... Ojej, nie przeczytałem do końca. To nieważne. Oho, dobra. Czyli chodzi o te po prostu... O te cudowne zabójstwa. Okej. Okay. To już wiem, co można robić tutaj. Wiesz, tam żyje? A nie, to jest po prostu syrena alarmowa. O! Lepsza broń. A już coś. Dobra. Za długo nie można było zostawić nas z pistoletem, bo mnie chyba szlak trafił. Ja mam tylko 20 amunicji, więc ja bym może jednak zmienił pistolet, chciałem powiedzieć strzelbę na pistolet. Blokada w mocy, co? Znaczy, wiecie co, odbrałem takie parę miejsca i parę rzeczy w tej grze. Jako takie trochę nie do końca dobrze przetłumaczone moim zdaniem. O tak, to jest to. A można, czyli po prostu przy celowaniu jest trochę inaczej z tym. Z tym strzelaniem. Żałuję, że shiftem nie można przyspieszyć. Bo się w ten sposób spowalnia. Dobra. Dobra. Ja się bawię absolutnie genialnie, jeśli mam być szczery już. O tak! To jest to, czego mi w tej grze brakowało. Ale ja mówię, trochę mi się nie podoba jedna rzecz, mianowicie to, że... Okej, to ja mogę się chyba wyleczyć. Mianowicie to, że shiftem się spowalnia, w sensie można iść, a nie biega się w ten sposób. I te wszystkie zabójstwa. No, pińcze gnojku. Dobrze, poszedł. Jest te wszystkie zabójstwa, o tak. Ciekawe, po ilu godzinach mi się to znudzi. To ja wiem, że się nadaje, ja nie jestem YouTuberem do tego typu gier, ale szczerze? Bawię się absolutnie cudnie. Przynajmniej jeśli chodzi o takie moje podejście do tego. Demoniczna obecność wyeliminowana. Blokada zdjęta. Okej, znalazłem trochę tarczy. Ja bym chciał się jeszcze tutaj trochę porozglądać, bo tak szczerze mówiąc to póki co... O, mogę się też wspinać w ten sposób, dobra. Czyli Dying Light level 2, po prostu. W momencie. Ja widzę, to jest chyba HP, jak się nie mylę. O, a to jest coś jeszcze. Halo. Amunicja? Amunicja. Też odganszeli. Ale mi się właśnie te moje kieliszki z Duma teraz przypominają. One są naprawdę cudne. Powiem wam, że na Instagramie zrobiły całkiem sporą furorę, jeśli chodzi o mój profil. Jak ktoś nie wiedział, że mam Instagrama, to zaraz mówię. Nie może opuścić tego miejsca. Może wszystko zepsuć. A, może wszystko zepsuć. Prawdopodobnie to już zrobiłaś. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za straszliwe wydarzenia z ostatnich 24 godzin. Ale zrozum, w ich świecie szukaliśmy tego lepszej przyszłości dla człowieka. Wszystko najwyraźniej wiąknęło się spod kontroli. Ale zapewniam, że warto było nie zakończyć. Ten motyw! Bethesda zrobiło piękne rozpoczęcie tej gry, szczerze mówiąc. Z początku może wydawać się trochę nudne, ale to jest piękne. Oni to zrobili dużo lepiej niż w Dying Light, niż najważniej w Dying Light. Tutaj rzeczywiście jest co robić, tutaj rzeczywiście się dzieje. Jeszcze to zakończenie motywu w momencie, kiedy on przyładał. Kurde, to jest cudno. Cudo. Dobra, lecimy, moi drodzy. To czy ja muszę zejść tam? Chyba tak. Okej, okay, nie boli nas to... O właśnie, Dozier. Albo nie wiem, jak to czytać. 10 tab, aby uzyskać dostęp do dossier i przeglądać dostępne cele. Możesz też w dowolnej chwili cisnąć lewy alt i zobaczyć aktualne informacje o misji wyświetlaczu hełmu. To jest fajne, bo dzięki temu nie jest zbyt agresywny HUD całej gry. Tylko taka misja pozwala ci przeglądać automapę, dostępne wyzwania misji oraz przedmioty eksploracyjne, jakie możesz znaleźć w obecnej misji. Okej. Okay. Nie zrobiłem tego na 100%, mi się nie będzie chciało. W zakładce arsenału widoczne są twoje dostępne rodzaje broni i modyfikacje. Na ekranie możesz też wydać punkt ulepszenia broni, by zmodernizować swoje modyfikacje. A także śledzić postęp na drodze do mistrzostwa broni.
Okej, co to jest? Skraca czas niezbędny na ładowanie? Szybka regeneracja? Nie. Niska waga? Tak. Nie mogę jeszcze kupić. Bo nie mam po prostu ilości punktów odpowiednich. Okej. Spoko. Co tutaj mamy? Bazy danych, broń, potwory. Okej, to mi nie obchodzi. Strój pretora, tak się on nazywa. Zakładka strój pretora pozwala ci ulepszyć możliwości twojego pancerza za żetony stroju pretora. Możesz tu kupić dostępne ulepszenia oraz przeglądać wymagania niezbędne do odblokowania pozostałych kategorii. Okej. Okay. Nie ma absolutnie żadnych żetonów, możemy iść dalej. Mam takie wrażenie. Chociaż nie, wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Właśnie, bo tutaj mamy te nasze dostępne. Mamy tutaj naszą dostępną mapę. Fajnie, w takim fajnym 3D jest zrobiona. Okej, okay, gdzieś będziemy musieli zejść. Wiecie co to oznacza? Że mam to gdzieś i rozumiem tę rozwałkę. Tak, to mnie bardziej interesuje. Wybaczcie, ta gra absolutnie od samego początku była dla mnie czymś takim, że ja lecę po prostu rozwalać. Naprawdę cały czas mam ból tyłka o to, bo ja bym chciał jeszcze szybciej biegać. Mam problem czemuś dowalić, ale... A wiecie co to oznacza? Że pod F-ką trzeba się bić z tymi potworami. O, co to? O, wytrzymalcze skubaństwo. Pięknie. Leci. Panie kolego. Okej, jeszcze raz. Tak, dobra, bo ja w ten sposób zginę w końcu. Trzeba było użyć chyba strzelby trochę bardziej. Dobra. Dynamika tej gry absolutnie mi powala. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dynamiczna. Ale rozwalanie tego, to jest przecież piękne. To jest przecież absolutne złoto. Trzeba się trochę ogarnąć z HP, bo widzę, że już naprawdę daje się obić im bez sensu. Mam już za mało amunicji w tamtym dziadostwie. Mam mało zdrowia. Na szczęście z tego dziadostwa dostałem trochę. Chodźmy wyżej. Dobijmy tego pana też. Jara mnie to. Tutaj mamy tarczę, widzę. O tak. Ten skok był piękny. Dobra. A nie, muszę nawet przeładować strzelby. Oj, dobra. To jest super. Ja wiem, że powinienem bardziej chyba skakać i w ogóle tutaj robić tego typu rzeczy. A jeszcze nie jestem przyzwyczajony, więc wybaczcie mi to. Z góry. Ja mówię, nie jestem graczem bazowo Duma. Ale chyba zacznę być. Mnie to jara strasznie. Gdzie tutaj mówię, dynamika absolutnie, absolutne złoto. To jest taka tępa ściekanka, ale... Szczerze... Kogokolwiek to obchodzi. A co ja tutaj mogę zrobić? Poziom niebieski. Nie mam klucza jeszcze odpowiedniego, jeśli dobrze rozumiem. Tam jest jakiś gość, do którego muszę się dostać, przynajmniej tak zakładam. Dobra, więc weźmy jego klucz. Jeszcze przywaliłem typowi. W ogóle widziałem, że miał ten, że miał pentagram na czole. Tatuowany. Żeby to wycięty wręcz. To byłaby wyglądał bardziej jak blizna. A więc co, zanim jeszcze pójdziemy tam dalej? Chciałbym jeszcze w jedno miejsce pójść, mianowicie tutaj, bo tutaj jeszcze mnie w ogóle nie było. Właśnie. Choćby, żeby sobie doładować tarczę, prawda? Te 5 punktów zawsze spoko. Dobra, skakujmy, bo zaraz będzie, że was zanudzę tym tempem rozgrywki, kappa. Wchodzimy. Okej. Okay. Musiałem poczekać. O, co to? Granat domkowy. Czekajcie, tylko żeby zobaczyć czym. Lewy kontrol lub środkowy przycisk myszy. Okej. Okay. Okej. Okay. I one mają licznik czasu, a nie ilość. Okej. Okay. Już wiem, że będę to lubił. Śmiesznie ten wskaźnik granatów podskakuje, jeśli mam być szczery. Tam wyżej na razie nie wejdę chyba, przynajmniej tak zakładam. Pęk. Jezu, jakie to jest... To jest piękne, no. Każdy, kto tworzy... Osoba, która tworzy tę animację, powinna dostać podwyżkę. Kappa. Może i bez kappy. Dobra, nie ma jeszcze granatu, halo? Typku? O, dobra, ten dostał granatem prosto w ryj. Fizyka tych granatów, też coś pięknego. Halo, jeszcze skubańcowi nie mogłem właśnie... Nie mogłem skubańcowi przez dłuższą chwilę... Zrobić finishera. Dziękuję, po koledze. Gdzie jeszcze? Zobaczcie, jeśli to za bardzo macham myszką, ale ja już mam ustawioną czułość na jeden.
grze. A i tak się po prostu odwalają takie rzeczy. Ale no taka jest dynamika gry, tak? Na padzie też by się nie najgorzej grało, uważam, tylko trzeba byłoby się nauczyć grać. Dobra, co ja mogę z tym zrobić? A, to są granaty po prostu. Mi nadawał po prostu granat najzwyczajniej w świecie. Dobra. Ktoś tutaj jeszcze jakieś potwory albo coś? O, właśnie przyszły. Piękne. Ja się tak bardzo jaram taką grą. To nie powinno tak być. Z perspektywy tego, jakim gameplayerem jestem, tak? Miałem nie grać nigdy w takie głupie siekanki. Zmieniłem zdanie. Nie kolego, chodź tutaj. Dziękuję. Ja wiem, że może powinienem bardziej z shotguna korzystać. Ja wiem, bo to jest pełno amunicji wszędzie. A jestem lipkim, tak? Ja będę po prostu latał z podstawowym pistoletem i po prostu wszystkich pięścią bił. Ja mam może już jakieś ulepszenia, cokolwiek? Nie. Okej, okay, aha, ale mi pokazało, że mam teraz granaty i mogę ulepszyć je za dwa punkty. Mogę tutaj wskoczyć? Mogę. Prawie wypadłem już z mapy. Jestem naprawdę dobrym graczem, kapta. Skakuj tutaj, Doomslayerze. Wpadamy na nich. Może jednak na nikogo nie wpadamy, bo nikogo tutaj nie ma jeszcze. O, jakiś droidzik tam jest. Ciekawe. Nie mam zamiaru tam iść, wszystkiego nie sprawdzę. Właśnie, jeszcze tutaj coś więcej. Można znaleźć na przykład tarcze. Amunicja HP. Pika, co mogę zrobić? O! Byłem wpis do kodeksu. Aż tak bardzo lore mnie nie interesuje, więc wybaczcie. To uważam, żeby was chyba bym zanudził. O, i coś mamy, nową rzecz. Modyfikację broni. Mogę doładowane seria albo strzał wybuchowy. Tylko strzelanie. Dobra, czekajcie, może najpierw to przeczytam. Drony polowe będą zaopatrywać się w modyfikacje broni, które można aktywować używając przycisku modyfikacja broni. Wybierz, którą z nich chcesz zamontować do swojej broni. Używaj punktu ulepszenia broni, by poprawić ich możliwości. Okej. Okay. Proste, strzał wybuchowy. Albo szybko strzelność. Strzał wybuchowy, chyba bardziej. Tak, kup, dawaj mi to. Nie, czy przywali temu robocikowi, powiem go jeszcze. Czekaj, czy mogę do niego strzelić? Tak, ale to nic nie da. Dobra, fajny jest ten strzał wybuchowy, muszę przyznać. Już go lubię, już mi się podoba. Dobra, chodźmy w takim razie. Panów kolegów. O tak, to jest to właśnie to, czego oczekiwałem po tej grze. Przepraszam, ja cały czas po prostu klikam F-kę i nic więcej. Ja nawet nie wiem, co się dzieje, po prostu napieprzam i to jest, nie wiem, dlaczego to jest satysfakcjonujące, co najgorsze. Weźmy tutaj jeszcze temu panu, zróbmy miazgę z mordy. To będzie zdecydowanie seria, w której będę na pewno przeklinał. Tu od razu was ostrzegam, jeśli ktoś ma bardzo delikatne uszy, to od razu zalecam przestać oglądać. Ze względu na to, że po prostu ta gra wręcz kusi, żeby tutaj po prostu gląć na potęgę. Nie wiem, ona jest cholernie brutalna i myślę, że dobrze po prostu by to będzie to pasowało. Z perspektywy czysto gameplayowej jakby. Tutaj coś jeszcze mogę wziąć. No tutaj to były tylko granaty, to mnie raczej nie boli. Dobra, to tyle. Bo szukam jeszcze HP. Ale chyba nie ma co się bawić w to. A w sumie już mam tutaj u góry. Jak patrzę. Proszę bardzo, no to biegniemy dalej. Już nie wiem, czy do końca idę w dobre miejsce. A nie, to już to jest po prostu zejście. No bo się tutaj dostaje na parę sposobów. To też jest fajne, że te poziomy są dość mocno przekminione, nie? I można tutaj bardzo fajnie sobie pokorzystać. Korzystać z tego, co przygotowali twórcy, tak? Ale mogę tutaj wejść? O, dziękuję. Tam jest skubaniec. Wiecie co, ja go może tym jednak. Dobra. Może jednak nie. Piękne. A gdzie jesteście skubańcy? No gdzie? Tu jesteś jeden? Nie wejdę tam do ciebie na razie. Za chwilę. Cześć. Miło było pana poznać, znaczy nie. O, jesteś tutaj. Nadal. Jakie to jest piękne. Jeszcze mamy te granaty cały czas, tak? Tu prawie, że nie korzystam. Te finishery. No nie wiem kiedy mi się to znudzi, ale... Chociaż widzę już ten sam finisher po raz 5 czy 10, nadal jest to... Pięknie, uj, jak mu pięknie to rozwaliło się w łapie. Ja mam nadzieję, że mnie jest jakoś w miarę dobrze słychać, bo... Czy nie, no raczej po prostu dremordę w tym momencie.
jeszcze tak podszedłem bliskiem. Jezu, ja nawet nie wiem, jak mam to opisać. No, dlaczego mnie jarają takie rzeczy, jak na przykład wyrwanie gościowi ręki i mu rozwalanie tym głowy, tak? Dobra, koniec amunicji. Dałoby się w takim razie uzupełnić gdzieś coś tutaj. Cześć, elo. Bo było miło poznać. Poszedł. Ten HP można sobie odzyskać trochę. I pięknie. To HP, dobrze, że ono jakby samo przychodzi do nas też trochę, bo... Atakiem fizycznym jest dosyć przydatne, muszę to przyznać. Dobra, gość leży. Właśnie nie miałem tam za bardzo jak doskoczyć, więc wolałem użyć tego w ten sposób. Może i mogłem tam doskoczyć, tylko ja jestem po prostu cieciem. Dobra, jak mogę doskoczyć tutaj, co? Nie, na pewno nie w ten sposób. Dobra, walić to w takim razie. Bierzmy trochę tego. Tej tarczki naszej. Pytanie, gdzie mam teraz pójść dokładnie. Jakby, ja nie wiem. No, a dobra, jest, u góry jest mapa taka, jakby niby. Dobrze, tylko jak mam tam doskoczyć? Dajcie, spróbujmy stąd. Stąd może nie. A, tutaj jest chyba wejście. Logiczne. W sumie. Normalnie ludzie pewnie by tędy weszli. Tylko jestem jakiś dziwny. Czy tutaj można wejść jakby dalej? Tak, w sumie to jest miejsce, do którego będziemy musieli pójść. A więc ja jeszcze chcę się przejść tutaj, w tę stronę. Wygląda na to, że to jest właśnie. Zerwany most, liczyłem, że będzie można przejść, tam będzie coś na przykład więcej. Ale nawet jeśli nie, to i tak zawsze zebrałem to. Jeszcze mogę zebrać tutaj po HP pójść, żeby sobie uzupełnić. Idziemy. Wchodzimy. Będą ciasne pomieszczenia, więc w końcu nasz shotgun będzie nawet troszkę bardziej, tak powiem, useful. Minęło 221 dni od ostatniego wypadku. Well, no to ten chyba wypadek po 221... Znaczy dobra, okej, okay, to nie, to minęło od ostatniego wypadku, bo ostatni wypadek musiał być... Ale pomyślmy tylko, gdzie byśmy teraz byli, gdyby pracował dalej. UAC dąży do doskonałości i dlatego wprowadziliśmy 7-dniowy tydzień pracy. Teraz możecie codziennie wraz ze współpracownikami naprawić świat. Nie ustawajmy w pracy, a będziemy osiągać coraz więcej. To się nazywa prawdziwy crunch, kappa. Ciekawe, czy Bethesda go miała, ha. Dobry żart. No, moi drodzy, wiecie co? Jest i ten motyw główny. Wiecie co? Wystarczy. Myślę, że nam dzisiaj wystarczy. To jest taki krótszy odcinek, ale ze względu na to, że był po prostu początkiem też. Wstępem do całej historii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie suba, dajcie lajka, padnijcie Discorda, ale przykro was serdecznie zachęcam. Zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.